Dzięki ludziom dobrej woli rodzina repatriantów z Kazachstanu, która niedawno przyjechała do Mielca, ma szansę na własny dom. Darczyńcy chcą im przekazać mieszkanie w centrum miasta. Niestety za taką darowiznę trzeba zapłacić wielotysięczny podatek, a na to rodziny nie stać. Nadzieją na szczęśliwy finał sprawy jest pomoc ze strony urzędów. Czteroosobowa rodzina Rowbelów przyjechała do Mielca, żeby zacząć nowe życie w ojczyźnie przodków. Mieli szczęście, bo oprócz obietnicy pracy, jedna z rodzin z Mielca zdecydowała się przekazać im otrzymane w spadku mieszkanie. To wystarczyłoby, by potomkowie dawnych zesłańców mogli odetchnąć pełną piersią i zacząć planować spokojną przyszłość. Obawy pojawiły się, kiedy Walentyna i Walentyn Rowbelowie dowiedzieli się, że po podpisaniu aktu darowizny będą musieli zapłacić podatek. Gdzie znaleźć pieniądze na ten podatek, bo na razie jakoś tak trudnowato nam idzie, bo przyjechałeś tutaj i początek taki jest nie trudny, no tak to idzie, ale mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Za kilka dni Rowbelowie podpiszą akt darowizny. Nie znają dokładnej kwoty podatku do zapłacenia, ale mają nadzieję, że Urząd Skarbowy zastosuje w ich przypadku specjalne procedury, na przykład rozłożenie kwoty na raty lub całkowite jej umorzenie, pod warunkiem, że zainterweniują władze miasta. Zasięgamy jako organ podatkowy opinii jednostki samorządu terytorialnego i tudzież ta w przepisanym dla siebie trybie przesyła do nas swoje stanowisko. Jeżeli to stanowisko ma charakter odmowny, jest ono dla nas wiążące. Natomiast jeżeli jednostka samorządu terytorialnego wyrazi zgodę, możemy przychylić się do takiego wniosku. Jan Myśliwiec, wiceprezydent Mielca, już zapowiada, że taki wniosek zostanie złożony. Oczywiście będziemy badać sprawę jakby zasobności majątkowej, jak każdego, natomiast podejrzewam, że będzie to tutaj jednak prosta sprawa i że będzie szansa na umorzenie tych zaległości podatkowych, bo to tak mówimy dokładnie, nie podatku, tylko zaległości podatkowych z tytułu darowizny. Na takie zakończenie sprawy liczy wielu mieszkańców Mielca, którzy z uwagą śledzą losy rodziny repatriantów. Mają już wszystkie dokumenty, mają wszystkie papiery, mają już pracę, także myślę, że będą zadowoleni z tego pobytu tutaj w Mielcu. Teraz mieleccy repatrianci mieszkają w Centrum Interwencji Kryzysowej. Marzą jednak, by jak najszybciej przeprowadzić się na swoje. Najważniejsze, że są w ojczyźnie.